witam gorąco w drugiej części z gry o oddychaniu. Tytuł, który sprawia mi problem w wymawianiu, gdyż mój angielski jest very słaby. Breditch? Chyba jakoś tak. Kontynuujmy nasze zwiedzanie. Ostatnio kazali nam zrobić takiego psikuta. Musimy tam polecieć. Ale w międzyczasie jeszcze bym tu pozwiedzał. Bo chyba mnie tu nie było. W sumie tak się zastanawiam, co to jest. Asteroida. Ciekawe, co z tego wypadnie, bo trzeba ostro się nategować. Lód tylko wypadł? Chyba se jaja robią. Nie opłacało się zupełnie tego robić. Dobra, bo straciłem w cholerę tlenu. A lot of various goods were transported in the cargo holds of the liner unnamed. The Global Funeral Agency rented only a small part of the ship's space in the framework of the advertisement company and has nothing to do with these goods. Tu widzę, że tylko guma jest. Trochę metalu. Może to jeszcze otworzę na koniec. Dużo tlenu było, o. W cholerę. Boże, jakie nie dolecę, to będzie fajnie. To wtedy będę miał tą cholerę, której nie mogę wymówić. Trzeba coś zjeść. Tak. Tu chyba nie zwiedzałem aż tak dokładnie. To się przyda. Fotel. Fotel da się przeskanować? Boże. Najgorzej, że jak jesteśmy w menu, to tlenu nam ubywa. Ekstra, mam krzesło. Na pewno mi się przyda kiedyś. Mamy i trumnę. Potrzebujesz magnetycznego klucza. No nie, mów ojciec, że... Dopiero co go wyjąłem. A nie, to jest łapacz. To nie mam. Ale radyjko bym przytulił. Tu coś jeszcze jest? Czy nie ma? Chyba nie ma. The number of knocked down elderly women is impressive, as well as the fact that elderly women might be run over in space at all. Na pewno muszę sobie zrobić kolejną na zapas. Tylko czego mi brakuje? Boże, metalu nie mam. Oh my god. Dawaj mi metal. Czemu tylko dwa, nie trzy? Teraz mam trzy, a tam było dwa.
Jeszcze mogę 6 razy uderzyć i mi się rozteguje. Ale tu widzę, że można luzem pozbierać. A model from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture, as it could be regarded as sexual harassment. Czyli, że tak powiem, na farcie mi starczyło. Da się coś z pani wykroić albo coś? Gumę mamy, dobra. Wezmę, jak już jestem. Wsadźmy kurczaka. Tu chyba już więcej... Na razie nic nie widzę, dobra. Zróbmy sobie to cudo do uderzania, bo będzie lipa. W sumie zrobię sobie 2 naraz. Dobra, teraz zrobię na pewno stację tlenową. Metal rafinowany. To chyba na uzupełnia tlen w tych stacjach, o ile się nie mylę. Dobra, weźmy w łapki nasz cudowny ten. Przypiszmy. Okej. Okay. Jeszcze bym się przeleciał tu za nami. Pamiętam, że coś było w tych kartonach, tylko... Pójdę do tej stacji tu na dół tlenu zupełnie i wtedy wystartuję. W tamtym kierunku. Dobra, tlen uzupełniony i śmigamy tam. Żebym się tylko nie zgubił. Będzie niewesoło. It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading. Jakieś majty? Why do you need underwear if you have such a beautiful spacesuit with smartest AI, which is me? Nożyczki. Zobaczmy, co w tych kartonach jest. O kuwa, 200, ale szybko schodzi. Tlen. O, i generator tlenu. A ja akurat zrobiłem. No ale okej. Walizka. Jeszcze jedną chyba zdążę rozwalić. No, zaraz tu wrócę, tylko się natlenuję. Graficznie fajnie wygląda. Ciekawe, jak nowa Subnautica będzie wyglądała. 15 maja wychodzi, na pewno. Znaczy już zamówiłem, więc będę miał na premierę. Ponoć Xboxa nowego wspiera, więc będzie fajnie. W jedynkę mi się fajnie grało. Lewiatany, jak pierwszy raz zobaczyłem, to
się mało nie posrałem. Generalnie boję się głębin. Wody i w ogóle. Znaczy głębokiej wody. Takiej ciemnej. Więc ta gra nieźle podkręcała moją fobię. Mam nadzieję, że z kolejną częścią będzie podobnie. I cóż tu mamy? W cholerę wody. Zaczynam się zastanawiać, czy mi się będą ten ekwipunek będzie mi się przepełniał, czy nie. Bo na razie nic nie krzyczy. Tutaj widzę z metalem. A to co to? Coś do wzięcia? Przeczytam przytlenie, że tak powiem, tylko tutaj jest, kurde, na serio to może się niby proste jest, że tutaj się leci coś tego, ale można zabłądzić, znaczy stracić orientację. Dobra, mamy tlen, to mogę zobaczyć, co to jest ta szałarma, czy co? Tylko gdzie to było? Jeszcze do niedawna biegała i gryzła przewodę. Szawarma. Co to jest? To się je? Dobra. Myślałem, że coś fajnego. Czyli tego jeszcze mi zostało na dwa uderzenia i koniec. Tam rozwalę do końca te kartony. I chyba tu już nic więcej nie ma ciekawego. Się tak mi wydaje. Oj, mógłbyś sam podmieniać automatycznie. Jak widzisz, że mam w plecaku. Metal. Co, kolejna walizka? O, tego metalu trochę na bogato. Jak może być trochę na bogato? Generalnie na bogato. Jeszcze się pokuszę o otworzenie tego. Mówi, że tlenu mi starczy. O, a jednak się da zapełnić, proszę bardzo. Dobrze. Mamy tlen, to skorzystałem. Czyli jednak nie mamy super przepastnych kieszeni. Tak mi się właśnie wydawało. No dobra. Wracamy na chatę. Myślę, że zdążę dolecieć. Nożyczki widzę też się kończą.
Nie to. Obżryjmy się zatem. Trzeba coś porobić i część towaru zostawić. O, a jednak coś mi przybyło. Akcelerator. Najsik. Coś jeszcze nowego doszło? Raczej nie. To zrobimy nożyczki. Czy ja będę coś wycinał? Dobra, zrobię. Teraz trzeba trochę poprzerabiać tego towaru. Łoki, metal rafinowany też się przyda. Wyposażymy. Okej. Niech ja sobie przypomnę, jak się tego akceleratora używało. Aha. Czy on się napełnia pasek jakiś? To my w międzyczasie zostawmy trochę rzeczy. Co ja tu mogę zostawić? Baterie. Jedną zostawię, żarówkę też jedną zostawię. Walizki. Nie wiem, po co mi ta walizka. Nawet jest napisane, że 120 jest pojemności. Kurde. Człowiek normalnie nie wie. Resztę chyba zostawię na razie. Dobra, nagrajmy. Ostatnio mi się gra nie zapisała. O, dziwne. Zaraz. Wydaje mi się, że tam nie będę raczej wycinał. Oj, tlenu może mi zabraknąć, mogę zamarznąć. To przypiszę, będę miał stację tlenową. Wiertarka. Chyba mi się nie przyda wiertara tam. To wezmę tak, tlen jakby mi się kończył. I tyle. To śmigamy w tamto tajemnicze miejsce. Co każą się udać. Po drodze zwiedzając. Z tego co pamiętam, an automatic cell temperature control system. Podgrzewa. It works at maximum power and is able to melt the cooling gel along with the helmet. Ciekawe, czy prędzej mi się tlen skończy, czy zamarznę na przykład. The marking corresponds to the water tanks. Wydobądź.
Czyli jednak wiertarka by się przydała. Dobra, myślę, że tutaj gdzieś trzeba będzie. If this station doesn't explode, your engineering skills will be reconsidered. I recommend you investigate the immediate vicinity in search of radiation protective equipment for flying to the evacuation zone. Dobra, uzupełnijmy tlen. Wiem, że zamarzam, ale tu mamy ogrzewanie. The temperature control system proved to be extremely reliable and works even when the shuttle is destroyed completely. I wouldn't recommend disassembling and examining it. Kuźwa, daleko jest. To się za wcześnie wybrałem. Niestety. To jak tu jestem, to sobie pozwiedzam okolice. Czy ja coś tu mogę pozwiedzać? Chyba nie bardzo. A to żółte, to co to jest? The marking corresponds to the water tanks. A, matko bosko. Przydałaby się jednak wiertara, a ja schowałem. Muszę szybko. Ogarnąć. Chciałbym zobaczyć, co to za odpady są. Bo nie mam pojęcia. Aha. Żółtawa woda. Fajnie. To wracamy na chatę. Trzeba więcej porobić tych dotleniaczy. No to jednak kawał drogi jest. A żeby to zrobić, to trzeba co zrobić? Świeca tlenowa? Co to jest świeca tlenowa? A, to. Ile mamy tych świec tlenowych? Mało. Okidoki. Dobra, to podejście numer dwa. W sumie to bym zobaczył, co jest. The shuttle's plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work as they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Okej, latareczka. Wiem, że trochę źle lecę, ale mam pomysł. Okej.
ten sposób może zdążę tutaj dolecieć. Ciekawe, co tu w każde miejsce będzie można się doczłapać. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. A co to? The safe is private property, and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Breath Edge Global Funeral Agency. We care about your reputation. Zaraz mi się tlen skończy to. Defisiowo. It's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. O, oko przemytnika. Już wiem, do czego mi się to przyda. Gdzieś tu było chyba to. Dobra, polecę się dotlenić. Farba ołowiana. To tam się wydobywa tą farbę? Ciekawe, co to jest pod Y, ta opłata. Dobra. Utleniliśmy się. Ciekawe, czy jest tutaj więcej tej farby ołowianej w tym miejscu. Ale tu się nic nie da wydobywać z tego, co widzę. A tlenu coraz mniej. Tam tu nic nie ma. Tam nie dolecę. Dobra, to zawijam się z powrotem. Muszę tamtą drogą podążać. Chyba, że tu jeszcze coś po drodze mogę ten odkryć ciekawego. Jak skończy mi się powietrze, to będzie wesoło. There should have been a joke about fat people here, but it didn't fit into the screen's text field. Dobra, to chyba nic nie ma. Tylko czas marnuje. Tlen w sensie. W sumie jakbym tu przyleciał potem tam. Co to jest ta opłata?
Rozumiem, że pewnie mi zużyło to. Zasobnik tlenu. Przyjrzyjmy się, czy coś tutaj nie ma ciekawego. Nowiczok. An unknown substance with a suspicious name. The evidence is collected. The investigation is successfully completed. It is obvious that the victim was poisoned by a Novichok chemical weapon for treason. This is confirmed by the cipher from a note that the female agent lost at the scene of the crime. Some special agency clearly had a hand in this. Dobra, wracamy na chatę. I zaraz będzie trzecie podejście. Myślę, że ostatnie już w tym odcinku. Przy okazji zobaczę, czy on mi zużył. A, tamtą porcję tlenu, co miałem. Nie, no miałem dwa i mam. Nie wiem, co on tam wsadza. Świecę tlenową? Zobaczmy. Coś mamy nowego. A, latarkę możemy zrobić. No, w sumie. Kuźwa, ciekawe skąd szkło wziąć. Jednej farby ołowiowej. Więcej bym sobie kombinezon zrobił. Ale nie... Dobra. Poszarzymy się, zjemy coś. W sumie się napijemy. Dobra. Tu mówią... Do trzech razy sztuka, tylko jeszcze bym sobie... To ustawił na gniazdo. O. I mamy teraz do trzech razy sztuka, tylko polecę najpierw. Nie, w sumie to chyba dolecę do tego. Trochę inną trasą. A nuż widelec coś odkryje ciekawego. Ciekawe co tutaj jest. Może wracając, zahaczę o to miejsce. Okej, uzupełnimy tlen. Trochę się ogrzejemy. I zwiedzamy dalej. Teraz wypadałoby przy tym ogrzewaniu kolejny punkcik ustawić. O. Od razu sobie ustawić kolejny. I śmigamy dalej. Chyba, że zamarzniemy.
a cemetery of rescue shuttles. The evacuation zone is very close, but the amount of debris is far from encouraging. Ogrzewanie mi dawać, kuźwa! Mam nadzieję, że to mnie rozgrzeje coś tutaj. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Świetnie, że coś widzę. Co tu było? Za ogień. Zaraz zamarznę. Świetnie, po prostu. Albo zamarznę, albo się uduszę. Chyba za wcześnie tu poleciałem, coś czuję. The presence of such an amount of cooling gel is strange. Such a composition was outdated more than 10 years ago and is not produced on any planet. Kuźwa. Tu gdzieś... X-em się leci? Dzięki, że coś widzę. Coś mi się wydaje, że mogłem ten pakiet odrzutowy jakiś... The captain's bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there, but there are no signals or movement detected in this area. Probably everyone died. Świetnie. No to chyba na tym skończymy ten cudowny odcinek. Swoją drogą zastanawiam się, akcelerator. Jak się ten akcelerator używa? Jak to światło zgasić? Tego chyba najstarsi górale nie wiedzą. Jeszcze bym na koniec zobaczył, jak się tutaj przyspiesza. Aha, prawym spustem. Dobrze wiedzieć. No ale nic to. Muszę się zastanowić poza odcinkiem. Co tu dalej robić, bo tam jak widać nie dolecę, chyba że... na tym pierdzie jakimś. W każdym bądź razie... Słabo mi wyszedł ten lot. Kukułczy. No ale nic to. Skończmy ten odcinek tą przepiękną porażką i powrotem do autosave'u. Dzięki za oglądanie. No i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki.
Hej.